Witajcie, nazywają mnie Samotnym Mędrowcem, a to jest kolejny odcinek naszej serii Gothic 2 Noc Kruka. I dzisiaj właśnie wrócimy do klasztoru. Właśnie przeczytać tą książkę, którą Xarthes dał do Brokara. Gdzie jest? O tutaj, proszę bardzo, teleportujemy się. Zabiłem wszystkie smoki. Naprawdę? A więc znowu zapłonęła dla nas iskierka nadziei. Teraz musimy tylko uderzyć w samo serce zła. Jeśli udało ci się tego dokonać, zwycięstwo będzie nasze. Kto? Ja? Naturalnie. A kto inny? Wszystkie smoki zostały pokonane. To dobra wiadomość, ale nasze położenie nadal jest beznadziejne. Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Wręcz przeciwnie. Słyszę, że w ciągu ostatnich dni ich liczba jeszcze się zwiększyła. Zabicie smoków z pewnością osłabiło przeciwnika, ale to wciąż za mało. Musimy uderzyć w samo serce zła. Rozmawiałem ze smokami. I czego się od nich dowiedziałeś? Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze Irdorad. Niech Inos ma nas w swojej opiece. A więc Czarna Świątynia odzyskała dawną potęgę i wysyła do naszego świata swoje sługi. Co to za dwór Irdorad? To wschodnia świątynia boga Beliara. W królestwie Myrtany były takie cztery, ale ta... jest z nich wszystkich najbardziej przerażająca. Jakieś 40 lat temu północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu dopilnowali, by nie pozostał z nich kamień na kamieniu. Wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych szans w starciu z zastępami bohaterskich wojowników i paladynów. Zniszczenie pozostałych dwóch miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu. Zło mogło wreszcie ponieść ostateczną klęskę. Ale gdy upadła druga świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Zniknęły? Całe świątynie, tak? Jasne. Nie drwij ze mnie! Sytuacja jest poważna. Jeśli dwór Irdorad odzyskał swoją dawną potęgę, pokonanie nieprzyjaciela nie będzie takie proste. Najpierw trzeba go bowiem odnaleźć. Będzie to twoje następne i najtrudniejsze jak dotąd zadanie. Zrobię co w mojej mocy. Co się stało z tą zaginioną księgą Xarthesa? Spodziewałem się, że o nią zapytasz, ale niewielki będziesz miał z niej pożytek. Księgę zamknięto magiczną pieczęcią. Zabrałem ją do naszych pracowni, ale mimo wielu prób nie udało się nam jej otworzyć. Ten przeklęty Xarthes znowu z nas zadrwił. Mogę zobaczyć tę księgę? Naturalnie. Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam, gdzie zawiedli najznamienitsi mistrzowie tego klasztoru. Ale proszę, próbuj śmiało. Talamon nie będzie cię powstrzymywał. Mam dobre wieści. Przydrożne kapliczki zostały oczyszczone. Potęga Inosa pomogła paladynom raz na zawsze uporać się z tym problemem. Znowu możesz czcić Inosa datkami i modlitwą, bez strachu o swe bezpieczeństwo. Och, co za ulga. Trzymam się od tego z daleka. Jest długa i
wolno ci iść dalej. Zawróć. Pyrokar mówi, że mogę przestudiować księgę Xardasa. Tak mówi. W takim razie możesz wejść. Księga, której szukasz, znajduje się na ławie alchemika. Diabelsko trudna, ale się udała. Kradzież. No i okej, weźmy tą księgę. Xarak Bendardo. A, księga się otworzyła. W środku jest klucz i jakiś list. No i właśnie, tutaj Xardas nam też podpowiedział. On tak właściwie dał nam lepszą zbroję da nam. Ukrył on właśnie w tej kapliczce tutaj, która się właśnie otworzy. Naszym zadaniem będzie oczywiście odnaleźć tą zbroję, ale też właśnie zabić tych... Znalazłem tajemne przejście. Ożywieńców, które tam będą. Gdzie? Za regałem z księgami. Co się za nim znajduje? Wygląda to na starą podziemną kryptę. To bardzo ważna informacja. Niezwłocznie powiadomię Pyrokara. W tym czasie musisz sprawdzić, co kryją piwnice. No właśnie, to są ożywieńcy. Mamy z nimi oczywiście walczyć. To też będzie, myślę, fajne, bo też sobie dzięki temu można naexpić level. Bardzo. I otwórzmy drzwi. O, już słychać jakieś demony. Lepiej się uleczyć. Idziemy. Proszę, nie byle jaki demon, lecz sam księży demonów. Proszę, coś...
Zakurzona księga. Aha, czyli ten dwór się niedaleko Corinis znajduje. Cóż za zbieg okoliczności? Gdzieś tutaj była ukryta zbroja, ale już nie będę szukał. Znajdziemy może lepszą, co? Bo tutaj chodziło właśnie o informację, gdzie jest ten dwór Erdorath. Byłem w krypcie. I co udało ci się odnaleźć? Był tam szkielet wojownika. Pilnował jakichś drzwi. Zabiłem go. Dobra robota. Kiedy już zwyciężymy zło, zajmiemy się kryptą. Krążą ostatnie różne plotki. No widzisz, ty mnie nie chciałeś puścić, a ja patrzcie ile dla was rzeczy zrobiłem. Oni powinni być za to mi wdzięczni, to bardzo. Dobra, w takim razie do Pyrokara. To nieprawda. Udało mi się otworzyć księgę Xardasa. Co takiego? Jak tego dokonałeś? Bo ja, prawdę mówiąc, straciłem już nadzieję. Pewnie miałem szczęście, to wszystko. Nie opowiadaj bzdur! Jakie tam szczęście? Nawet ja nie byłem w stanie złamać tej przeklętej pieczęci. Aż tu nagle pojawia się ktoś taki jak ty i daje mi dużo do myślenia. W każdym razie, jako że to ty otworzyłeś księgę, pozwolę ci ją stąd zabrać. Przynajmniej dopóki cała ta sprawa nie znajdzie rozwiązania. Ta księga wspomina o tajemnej bibliotece. Nie wiem, o czym mówisz. Mówię o bibliotece ukrytej pod tymi murami. Brzmi znajomo? Nie. Gdzie niby miałaby się znajdować ta tajemna biblioteka? Rozumiem. A więc nigdy o niej nie słyszałeś. Opowiedz mi o łzach Inosa. Łzy Inosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o walce, którą Inos stoczył z Beliarem na początku świata. Znalazłem tę miksturę. To niemożliwe! Nie wierzę. Coś nie tak? Jeśli to są w istocie łzy Inosa, to... Śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! Jeśli to są prawdziwe łzy Inosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń przeciw nieprzyjacielowi. Jak to broń? Legenda głosi, że dzięki łzom wojownicy Inosa mogli dokonywać nadludzkich wręcz czynów. Zdawali się niewrażliwi na zmęczenie i mieli siłę dwóch niedźwiedzi. Najwspanialszych czynów dawnych dni dokonywano właśnie dzięki łzom. Rozumiem. Ale łzy Inosa mogą też nieść cierpienie i śmierć. Tylko członkowie naszego zakonu mogą ich skosztować. Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych męczarniach. Więc czym są tak naprawdę te łzy Inosa? Gdy Inos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił.
zaczął łkać, a jego łzy spadły do naszego świata. Było ich wiele, gdyż miłosierny Bóg płakał przez całe 13 lat. Przejdźmy do rzeczy. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich, zyskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Ujrzeli dzieło Inosa w pełnej krasie i zaczęli mu służyć. Byli to więc pierwsi członkowie Bractwa Ognia. Łzy dały im siłę, odwagę i mądrość. Ale to było bardzo dawno temu. A odkąd po raz ostatni widziano łzy, minęło z górą 250 lat. No, czyli my jak jesteśmy łowcą smoków, to jak wypijemy tą miksturę, po prostu padniemy, zginiemy. Jak ci się podoba życie w klasztorze? Ja tu chyba zwariuję. Ale dzięki za pomoc. Milton rzeczywiście znalazł tu dla mnie miejsce. Głupio się czuję pomiędzy tymi wszystkimi świętoszkami. Ale z dwojga złego wolę robić, co mi każą, niż przymierać głodem. Nic ci nie będzie. Kazali mi pielić grządki. Wyobrażasz sobie? Jak tak dalej pójdzie, zwariuję tu z Kretesem. Solidny pokład pod nogami. Oto czego mi trzeba. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Nie wiem, ty mi powiesz. Potrzebuję paru rzeczy. Zatem do miasta. Albo do tego. Lee. Kiepska sprawa. Lepiej. Kiepska sprawa. Lepiej trzymać od tego z daleka. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Co się tu działo? Ten sukin syn Sylwio dowiedział się o smokach w Górniczej Dolinie i namieszał w głowach wszystkim na farmie. Przekonywał chłopaków, żeby poszli z nim do Doliny. Obiecywał bogactwa, sławę, zaszczyty. Niektórzy nie chcieli go nawet słuchać, ale znalazło się paru idiotów, którzy dali się nabrać. Kazali Bennettowi przygotować dla siebie odpowiednie wyposażenie, i wyruszyli w drogę. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Prawdę mówiąc, cieszę się, że Sylwio poszedł wreszcie do diabła. Nie wiem już, w co wierzyć. Jaszczuro ludzie roznoszą smocze jaja po całym kraju. Można się było tego spodziewać. Najwyższy czas, żebyśmy się stąd wynieśli. To co mam z nimi zrobić? Rozwalić je, a co innego? Może skorupy da się wykorzystać do sporządzenia zbroi albo czegoś w tym stylu. Wyglądają na dość solidne. Pogadaj o tym z Bennettem. Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. Sam by na to nie wpadł. Odprężyłeś się wreszcie? Jasne, przecież smoki gryzą ziemię, nie? Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Przecież nic nowego. Jak zwykle. Daj znać, gdyby mój topór mógł ci się na coś przydać. Myślisz, że ja mam lepiej? Oj, przyda się, Gorn. Przyda twój topór. Jaką broń możesz mi zaoferować? Najlepszą! Czy coś się w końcu zmieni? Ode mnie tego nie dostał. Wow. Było dokładnie tak, jak mówisz. Taka kusza. Czy coś się w końcu zmieni? Było dokładnie tak, jak mówisz. Nic mnie już nie dziwi. Tylko nie wiem, czy ja ją kupię. Przecież wiedział o tym wcześniej. W sumie mam łuk. To było oczywiste. Trzeba po prostu słuchać. Tak, naprawdę tak powiedział. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Nie, nie będę kupować jednak tej kurczy. Może kiedy indziej? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Powinien być mądrzejszy. Bennett. Mówię ci przecież nic nowego, to mnie wcale nie dziwi.
Mam swoje zdanie. Mam dla ciebie smocze łuski. Prawdziwe smocze łuski! Oto twoje złoto! W porządku, tyle powinno wystarczyć. Mogę ci sprzedać nową, ulepszoną zbroję, jeśli chcesz. O, no i to będzie lepsze nawet niż... Wiem, jak jeszcze bardziej ulepszyć zbroję. Tak? No to mi powiedz. Możesz pokryć smocze łuski magiczną rudą. Też o tym pomyślałem. Masz rację. Moja najnowsza zbroja bije na głowę wszystko, co do tej pory widziałeś. Jest lekka, ale mocna. Jest po prostu idealna. Jeśli chcesz, to ci ją sprzedam. Nie zaproponowałbym tego byle komu, a cena pokrywa tylko moje koszty. Daj mi tę zbroję. To najlepsza zbroja, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Prawdziwe arcydzieło. Ode mnie tego nie dostał. No właśnie. To będzie lepsza ta zbroja niż mogliśmy znaleźć tą w tym klasztorze. No i proszę bardzo. Najlepsze zbroje ku... So light.